To co, jesteśmy gotowi, żeby to robić? Bo już mogę zdjąć kurtkę wtedy i worek założyć na łeb. Nie, już, to już zatrzymamy. Nie, już jestem gotowy. Jesteś to. Najfajniejsze w tej szmacie jest, że jak ją nakładasz, że potem dociskasz wiadro, to ona mi ust nie dotyka. Mój organizm dostanie mindfucka, z przodu zimno, z tyłu ciepło. Gdzie my jesteśmy? Mogę, Karol, jak chcesz, nawet worek na głowę założyć, póki co. Worek może być na dwa sposoby, Karol. Worek może być tak. No. Albo na długo. No chyba tak jest najfajniej. Wrażenie. Bo bokiem jest tak strasznie komicznie. Bokiem jest śmiesznie, a tak to jakbyś na ścięcie żył. Bo to jest na tyle długie, że można byłoby cię kilka razy ją tak delikatnie, wiesz. Aha. No tu jest w ogóle jakby można owinąć całego i tam jest jeszcze kabel, który też można. A to na ile jest elastyczne, to jakieś sztywne się wydaje. Takie. W sensie jest to, trzeba pokombinować, ale jest to giętki. Wiesz, ty możesz udawać, że jest zawsze z tym. No tak. Tylko chodzi o to, żeby ciebie jakby kilka razy całego obwiązać. Myślę, że tym sztuczkiem to coś przymierzyć z tym, czy... No tu jest w razie czego bardziej sznurowa, nie? Taka. Nie jest tak naprawdę, że to jest tylko... O. Nóg nie ma związanych i nie ucieknie. Boi. Tak, bo wtedy by się naraził tak samo na maksa, by się Mickiewicz k***ł. A tak to jeszcze może przeżyje. No dobra, to co, robimy to otwierające, tak? Worek na łeb. Brudzimy worek, nie? Michał, albo Karol, weź proszę te rzeczy. Czego mogę? Młotem? Na porze? Nie chcę. Bo ten pył to będzie widać, nie? Możemy spróbować, ale... Trochę widać. Nie jest widać. Profesjonalny brud charakteryzatorski. Proszę. Tak, tylko zamarkujmy jakby właśnie moment podnoszenia go. I nie od przodu stajesz, przed nim stajesz, podnosisz go za trakt i wstań. Jakby tu go trzymasz, nie? Po czym, aha, dobra, czyli podnosisz go i zrywasz worek z głowy. To będziemy worek na głowę. Okay. Czyli jakbyś tu go złapał, uwaga Marek. Aaaa! Brudzimy mnie trochę na ryju. Aha, nie masz tego zadrapania w sensie. Nie mam. Dobra. Możemy mnie ubrudzić po prostu jakoś, nie wiem, weź trochę... Nie, no weź to. Co się stało? Dobra, zatrzymajmy. Myślę, że to powinno troszeczkę być bardziej nieporadne. O. Myślę, żeby to było, wiecie, jakby... Że też Marek się trochę musisz nie dać. Okay. Bo to jest teraz za proste jakby, nie? Niech on siądzie na dupie, to będzie. No, wiesz, będzie podkładał nogi pod siebie i tak dalej. I jak ci? Nie, dobra, jeszcze raz. I jak ci? Halo! Ktoś się! Przepraszam! Wytłumaczyć tę minę. Dobra. Super. Bardzo fajnie. Dobra. Gdzie jesteś? Cicho. Ostatnio. Profesjonalizm. Poprzez nurty rzeki Styksu, niczym... Jak to ze sobą wytrzymuje? Niczym tygrys lub pantera, lub jak słoń wśród nocnej ciszy. Zjesz coś? Nie będę jadł niczego, co wyszło spod twoich brudnych rąk. Spoko. Tu pa. 5 lat! Dobra, dotąd? No to dotąd byśmy na przykład zrobili, nie? Bez tego wyjścia twojego byś tam. Bez wyjścia. Znaczy, ja bym tu wyjdę, ale nie będę przecinał... Ale nie przecinaj już. Bo tam masz światło mi się... Tylko A, jeszcze czekaj, nie podnoś. Jesteś złodziejem, szubrawcem i nikczemnikiem, okej. Okay. Jesteś plugawcą, szubrawcem i... To zerknę. Złodziejem, szubrawcą i nikczemnikiem, przepraszam jeszcze raz, no. To jeszcze raz, do czego mam się przyznać? Do
Do tego, że mnie okradłeś! Jesteś plugawcą, szubrawcą i nikczemnikiem! Być może dni moje policzone w ciemnej skąpane są zasłonie! Super! To czy my się nie, zobacz, czy my się nie odbijamy w tym wiatrze. A nie, bo to jest na cięciu będzie, wiesz. Ja tylko chodziło mi o to, żeby jedno już będzie na mnie. Morda się! Wiesz, ja wychodzę. Jakby nie na całym tym tekście, tylko żeby to było szybsze. Takie... Bo to tak długo strasznie to idzie takie. Żeby mieć taką, wiesz, wersję, że to jest takie... Bam. No to zróbmy tak. Być może dni moje policzone w ciemnej skąpane są zasłonie lecz... Być może dni moje policzone w ciemnej skąpane są zasłonie lecz... A no, bo dobra. Nie opieraj się o tego, dobra? Być może dni moje policzone w ciemnej skąpane są zasłonie lecz... Jak krzyknąłem, morda psie i teraz dokładnie mniej więcej z tej perspektywy, może bardziej tu, powoli odchodzisz. Nie, przepraszam, powoli dochodzisz, tak. Czyli Marek se stoi tutaj, a ty powoli się zbliżasz. Marek mówi, coś tam, wiesz, masz ten tekst. Chcesz coś powiedzieć śmiesznego? Nie. O czym? O niczym. O dochodzeniu chciałeś coś powiedzieć? Żadnych żartów nie miałem w głowie. A, dobra. I kiedy jesteś już blisko, blisko, to ja na kwestię Marka, odpowiedni moment, zdejmuję mu ten... Ma wiadro cały czas. Tak, on z tym wiadrem mówi. I dobra, kiedy zdejmuje wiadro, to masz ścierkę na twarzy. Ta ścierka jest... Ona jest w tej niebieskiej torbie. Dobra, to niebieskiej jest torbie? W tej niebieskiej torbie. Możemy ją? Możemy ją ściorać. Nie wiem, czy moczymy, ale na pewno ściorać. Kurde, wiesz, jaka to powinna być taka szmata, jak od, są... Szara, to od podłogi. Taka od podłogi. Woźna miała w szkole taką. No. Fajnie. No nie pachnie. Spróbuję zdjąć. Strzepnik. Dianka osobisty ręcznik. No. To jeszcze nie koniec zadania. Moi przyjaciele wkrótce mnie uratują i wtedy przekonasz się, co oznacza magiczna moc przyjaźni. Korneliusz w końcu mnie uwolni, a tobie będzie waliło z ryja. O kurde. O nie. No dobrze. Ale fajnie to obecnie. Dobrze, niech zostanie. Może dał niskie, tą pauzę taką pół sekundową przed tym, że... A to mi będzie... Waliło z ryja! Będziecie z tym działać. Dobrze. I ja to z ciebie zdejmę. Co Słowacki pisze w telefonie? Słowacki pisze wiersze w telefonie. Poezję tworzy, wspaniałą poezję, która mimo tego, że niedoceniona jest... Chodzi o to, żeby to była bardziej jakby kontra niby. Jest dobra. I akcja. Morda psie! Stop. Zobaczmy. No nie wiem, czy ostre. Ale taki zdrowy rozum. Jak wielu osobom w swoim życiu masz szansę na łyk wiatra na głowę? No już na pewno jednej. Ze szmatą. Nawet jeżeli nie ostre, to to jest nie, sekundowe. To, no, to... Dobra, Marek, to mam. Dajcie mu kurczę. Ja mam kurtkę. Daj mi kurtkę. Ała, k***a. Karol, nałóż mi kurtkę. Michała masz. Nałóż mi kurtkę. A weź mnie za pośladki złap. Jeździł już kiedyś, ktoś cię posłucha, nie? Ktoś nie zrozumie dowcipu. Ja lubię swoje życie. Lubię to, że jestem sławny. Lubię mój dom. Lubię to, że mam pomnik w Krakowie. Masz pomnik w Krakowie? Ale najbardziej lubię fakt, że wszyscy uważają cię za gorszego ode mnie. No ale to nieprawda! Ale kogo to obchodzi? Sekundkę. Pewnie miałbym te rękawiczki. Może tak, co? Może być. To strzelił cię, strzelcie jeszcze raz, dobra? Ale najbardziej lubię to, że wszyscy uważają... Ale najbardziej lubię to, że mam pomnik w Krakowie. Masz pomnik w Krakowie? Ja w stronę w ogóle. I mówię tutaj, śniłem ci się, jak jesteś kochany. Naprawdę myślałeś, się tobie nie dowie? No to spróbujmy. To chodź, Marek, stawę. I jak? Naprawdę? Kurde, wiedziałem, że nagrywanie zaginionych poematów to był durny pomysł. Ani mi się do niej wyklikało, ani... Raz mi się nawet śniło, że przyszedłeś do mnie w tajnym parku poetów i że się pogodziliśmy, ale potem pokazałem ci fakę i zacząłeś mnie gonić. Śniłem ci się? Jaki ty jesteś słodziutki. Stary, naprawdę myślałeś, że się o tobie nie dowiem? I stop. W pojedynku Mickiewicz-Słowacki to ty lubisz Backi!
No nieważne, czy lubię, czy nie lubię. Ważne, że przyświeca mi cel szczytny, który wiedzie mnie poprzez nurty i jaskrawy do domu. Dobra. No. Sorry, nie włączyłem kamery. O, serio? Coś nowego. Mam nadzieję, że Michał filmuje ten moment. Michał pojechał, a my nie. Jest godzina 22:39. Janek i Malwina bawią się świetnie. Tak powstaje Paweł Katakarski, pseudonim Katak. Tak wygląda betoniarka. Tak wyglądam ja. Nie jest to najpiękniejszy widok, jaki moglibyście zobaczyć. A na przykład tak wyglądają bułki. I kubek po gorącym kubku Karola. Śmieszne. I tu jest dużo rzeczy. Tu są rzeczy. Bluzy, kurtka. No Saigon, słuchajcie, Saigon. Dobra, to w sumie tyle. Idę myć kubki.